Siemanko, z tej strony Marian na świecie. Znajdujemy się w południowej Białorusi i o tym będzie dzisiejszy film. O łapaniu stopa na Białorusi. Po 2,5 godzinie udało mi się wyjechać za Mińsk. Ale to nie wina Mińska, więc nie będę tego źle komentować. Zamiast tego cofnijmy się na chwilę do pierwszego dnia stopowania na Białorusi. A potem wrócimy tutaj, jak już dojdę gdzieś, gdzie można łapać. W sumie to miałem tutaj nie nagrywać, bo jestem na wylotówce z Grodna na Mińsk. No to będę w miejscu, w którym już łapałem stopa zimą. Ale kurde wele, jest wiosna, jest początek sezonu i jest Białoruś. To jest kraj w ogóle super, super terra incognita, jeszcze bardziej niż Rosja. Samemu ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby ktoś mi to powiedział, ale w sumie to jest pierwszy dzień na Białorusi. Pierwszy dzień łapania stopa na Białorusi i jestem już pod Mińskiem. W to akurat byłbym w stanie uwierzyć, ale dostałem zaproszenie na kolację i na spanie. I nie będę spał w namiocie, tylko będę spał sobie na łóżeczku. Kulturalnie. Самое главное слово. Аккуратно, аккуратно там из лица. А крыша по сторонам. Вот наш СССР, видишь? Где твоя Польша, смотри. Вот Варшава твоя, видишь? А вот сейчас ты находишься здесь. Польша не сгинела. Это как работает автомат Калашникова. Вот, смотри. Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Ну, потому что историю надо помнить. I oto znowu jesteśmy pod Mińskiem. W tamtym kierunku droga na Bobrojsk. Stamtąd jadą samochody z Mińska. Klimat jest wspaniały tego, co tu się dzieje, jak to wygląda. Chociażby to wielopoziomowe skrzyżowanie, a obok nieutwardzona droga na wieś. To takie rzeczy
takie rzeczy są bardzo rosyjskie. One... Nie spotyka się takich rzeczy na Ukrainie, tylko właśnie w Rosji. Więc przyjeżdżając tutaj na Białoruś, powiem szczerze, że tu się czuję taką rosyjską myśl techniczną, jeśli chodzi o planowanie dróg. Wiele można zarzucić Białorusi, a właściwie to jednak wcale tak niewiele, ale jedno trzeba jej przyznać. Białoruś jest niemożliwie zadbana. Naprawdę. W sensie mają bardzo dobre drogi, mam wrażenie, że to są najlepsze drogi ze wszystkich, którymi jeździłem w państwach byłego Związku Radzieckiego. Są świetne, w ogóle biorąc pod uwagę, że stąd wybieram się później na Ukrainę, to dysonans poznawczy, jaki będę miał, będzie ogromny. Poza tym jest czysto, jest bardzo czysto, jest niemożliwie czysto. Ja wiem, że to brzmi jak reklamówka Białorusi, niemniej to jest strasznie cywilizowany kraj. W sensie strasznie cywilizowany to może przesada, bo tu wcale nie ma dużych miast. Poza tam Grodnem, Mińskiem i kilkoma innymi i generalnie są lasy, ale sama w sobie infrastruktura jest bardzo cywilizowana. Tym mazem sobie jadę, tym mazem złapałem stopa przez całą prawie Białoruś z północy na południe. To jest nowiutki maz, którego kierowca wiezie na sprzedaż do Kijowa, bo maz, nie wiem czy wiecie, powinniście wiedzieć, jest białoruską marką produkowaną w Mińsku. Stąd też nazwa Miński Autozawod, czyli Mińska Fabryka Samochodów. Czy to takie starsze modele jak tutaj, czy taki jak mój. Tym, którym jadę, czyli sam nowiutki, prosto z fabryki model z pięknym logiem Żubra. Tak jak mówiłem, Białoruś i Polska mają niemożliwie wiele wspólnego, chociażby Puszczę Białowieską i Żubry. Tylko, że tutaj na Białorusi mają do tych rzeczy, które są też u nas, takie podejście trochę inne, takie trochę jeszcze postsowieckie. Tu na stacji jest też ogromna opona z jakimś napisem szczęśliwego czegoś, podejrzewam, że po białorusku znaczy to szczęśliwej drogi. Ale rzecz, którą chciałem wam zaznaczyć, to zauważcie, że na niej też jest logo Żubra. Super! Na pewno kojarzycie legendarne kafeszki, czyli przydrożne zajazdy z moich filmów z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bary, w których toczy się całe życie danej drogi. To teraz tak, widzicie to za mną, to jest kafe Paryż. Chyba jedna z trzech kafe na Białorusi i jedyna kafe na drodze Mińsk-Kijów, którą teraz jadę. Tylko najpierw szybkie wyjaśnienie, dlaczego będę to opowiadał ja, a nie jakiś Białorusin. Otóż Białorusini się boją, bardzo się boją mówić, a zwłaszcza być nagrywanym, ale to w końcu w pełni zrozumiałe, że się boją, skoro Białoruś jest dyktaturą. Szczerze to myślałem, że to ja mam źle, kiedy przechodziłem tutaj procedurę meldunku, która zajęła mi 4 godziny, odbijanie się od okienka do okienka w urzędzie meldunkowym. Niemniej, kiedy wyjechałem z Mińska i zacząłem gadać z ludźmi o tym, jak się żyje na Białorusi, jak tu wszystko wygląda, to oni sami zresztą to powiedzieli to wprost. Białoruś jest dyktaturą i nie dyktaturą proletariatu, bynajmniej. Dyktaturą głównego, jednego rządzącego pana. Gościa, który wbrew prawu, wbrew czemukolwiek sam zmienił konstytucję tak, aby mógł rządzić. Gościa, który wedle Białorusinów nikt nie wybiera. A on sam siebie wybiera i dlatego nadal rządzi. Mówiłem, że nie ma kafeszek, że nie ma przydrożnych barów. Dlaczego? A to dlatego, że jak się okazuje, założenie prywatnego biznesu, mały prywatny biznes, zupełnie na Białorusi nie ma szans powodzenia. Ponieważ kiedy tylko ktokolwiek cokolwiek zakłada, to od razu jest dowalany dziesiątkami kontroli przez straż pożarną, przez sanepid, przez BHP, nie BHP, to tamto, kontrolę podatkową i po prostu dostaje milion mandatów, które w żaden sposób nie opłaca mu się prowadzić tej działalności. I tak jest cały czas, to nie jest tak, że on to naprawi, tylko tak jest cały czas. Po prostu nie ma szans na założenie jakiegoś przydrożnego baru na Białorusi, ponieważ założenie jest takie, że wszystko ma być państwowe. Dowiedziałem się, że tutaj, jeśli ktoś idzie na studia, to po skończeniu studiów jest wysyłany w jakąś część Białorusi, tak, że ma tam mieszkać i ma tam pracować. I studenci po studiach dostają przydział na przykład przeprowadzić się do wsi, no bo wsie się wyludniają, to normalny proces, i w tej wsi mają mieszkać i pracować. A jak nie? A jak nie, to dostaną mandaty, duże mandaty, a mogą ich nawet wsadzić do więzienia, będą musieli zapłacić za całą naukę. No po prostu jest to tak zrobione, że muszą to zrobić. W sensie oni nie mają wolnego wyboru, tak jest, muszą tam jechać. Stąd też na Białorusi duża popularność fejkowych, udawanych małżeństw. Za $1000, czyli jakieś 4000 zł, można wziąć
udawane małżeństwo z Białorusinką lub z Białorusinem w Mińsku, po to, że kiedy takie udawane małżeństwo będziemy mieli, no to już ten student z takim małżeństwem, z takim papierem idzie do urzędu, pokazuje, że tu ma żonę lub męża i wtedy w Mińsku może zostać. A jeszcze, żeby było ciekawiej, to jak to w takich krajach, gdzie za dużo wolności nie ma, wprowadza się bardzo różne dziwne przepisy. I tutaj też, podobnie w sumie jak w Korei Północnej, jak w byłym Związku Radzieckim, jest w pewien sposób nakaz pracy. Otóż niedawno został wprowadzony podatek od bezrobocia. Czyli jeżeli się nie pracuje, to trzeba płacić podatek. I o ile przy ludziach, którzy zarabiają dużo, dużo pieniędzy, tak naprawdę ten podatek jakoś jest zrozumiały, że to jest od majątku podatek, o tyle przy ludziach, którzy po prostu tej pracy nie mają, albo nie mają oferty normalnej pracy, za którą mogą wyżyć, tylko są oferty na przykład za $200, co na Białorusi to ledwo by starczało tak naprawdę, żeby wiązać koniec z końcem, i ci ludzie tej pracy nie chcą brać, no to muszą płacić podatki od tego, że nie pracują, od tego, że szukają pracy. Po prostu szalona rzecz, naprawdę szalona rzecz, co tu się dzieje. I stąd też zrozumiałe, dlaczego Białorusini nie za bardzo chcą wypowiadać się przed kamerą, zwłaszcza na takie tematy. Z wierzchu, jeżeli się tak po prostu przyjedzie jako turysta i popatrzy, to Białoruś wcale tak źle nie wygląda. Jest czysta, jest zadbana, duże dobre drogi, ale to jest taka bardzo zewnętrzna powłoka, którą bardzo łatwo można przejrzeć. Bardzo łatwo można zobaczyć, co jest pod spodem. Bardzo łatwo, bardzo szybko człowiek zwraca uwagę na to, że nie ma kafe, nie ma przydrożnych barów. Większość marszrutek jest taka sama, zwłaszcza w Mińsku. No i przede wszystkim nie ma tanich lokali. Nie ma małych, prywatnych, tanich lokali. Są ogromne firmy jak McDonald's, KFC, Burger King, jakieś droższe restauracje, ale to się okazuje, że po prostu no, płacą komu trzeba wystarczająco dużo, żeby ten biznes kwitł i żeby mógł się rozwijać, żeby był. Tymczasem generalnie założenie Łukaszenki jest takie, że wszystko ma być państwowe. Brzmi znajomo, co? Po ciężkim poranku, bo obudziła mnie policja przeczesująca las, w którym spałem. A jak się domyślacie, skoro trzeba się meldować, to tak niezbyt można spać w namiotach. Wylądowałem w Mozyrzu. I Mozyrz jest, mam wrażenie, typowym przedstawicielem takich mniejszych miast Białorusi i nieturystycznych. Mozyrz jest miastem w 100% przemysłowym. W sensie mamy tu też jakiś zamek, mamy coś, ale przede wszystkim mamy pod Mozyrzem ogromne zakłady przetwórstwa ropy naftowej i przede wszystkim mamy tu 20-kilometrową linię tramwajową, która łączy miasto z tymi zakładami i ja tą linią się przejadę. Póki co jestem w jakiejś dzielnicy sypialnej. Między blokami bardzo dużo miejsca. Oni ewidentnie lubią robić tu przewiewy. A co najlepsze, po drugiej stronie ulicy, po drugiej stronie głównej drogi mamy taką wieś. I to jest właśnie kwintesencja Białorusi. Znajdujemy się we wcale nie tak małym mieście i w środku tego miasta, pomiędzy blokami, natrafimy na nieutwardzoną drogę, przy której stoją jeszcze drewniane domy, drewniane płoty, generalnie drewniana, starowiejska zabudowa. Co za dziwny kraj, w ogóle mega fascynujący kraj. No to sobie tak spacerowałem i do mnie zagadali i mówię: ty co ty jesteś, kim ty jesteś? Ja mówię: Poliak. No dawaj, chodź na herbatę. Po raz kolejny potwierdza się teoria niemożliwej otwartości białoruskiej i gościnności, bo po prostu człowiek sobie idzie ulicą i dostaje zaproszenie na herbatę. Izmija po robociu. Że wszystko normalne, dostał smotricie na mnie, jeżdżę w płci, u mnie majka trzeci dzień. W tej mniej cywilizowanej części Białorusi czuję się jak w głębokiej Rosji. Właśnie dochodzi godzina 12, a my rozpracowaliśmy pół butelki wódki. I pewnie zastanawiacie się teraz, dlaczego tylko pół butelki, a nie całą, skoro już. Ano dlatego, że gospodarz za godzinę idzie do pracy, jest nauczycielem i... No i tak po całej butelce wódki iść do pracy to niezbyt mu się uśmiecha. Ale po połowie to spoko, po połowie flaszki to spoko, jazda do roboty. O,
Okazało się, że kursują tu dwa typy tramwajów. Jeden zwykły i drugi ekspres. Ale to nie jest tak, że ekspres pomija niektóre przystanki, tylko ekspres pomija wszystkie przystanki, za wyjątkiem ostatniego w mieście, no i tej bazy przetwórstwa ropy naftowej. No i dlatego nie mogę jechać ekspresem, bo muszę wysiąść wcześniej, bo ta baza jest totalnie w środku niczego. Więc czekam na zwykły, czekam. Z tym tramwajem to w ogóle śmieszna sprawa. Został wybudowany w 1988 roku. Tory prowadzą z miasta do zakładu przetwórstwa ropy naftowej wybudowanego w 1975 roku. Więc to jest chyba ostatni tutaj w ogóle zryw Związku Radzieckiego na Białorusi. Patrzcie sami, tory przez las, tory przez nic, tory przez pola, jakieś hen za miastem. Na 20 km trasy tylko 5 km przypada w mieście, a reszta to są takie stacje jak ta, na której teraz jestem. Widzicie? Tam owszem jest droga, ale to jest stacja w środku niczego. Po prostu. Ciężkie życie autostopowicza. Zwłaszcza gdy są wiadukty. A jeszcze gorzej, jak pod tymi wiaduktami przebiegają tory. Bo trzeba przez te tory się przekradać. No jest śmiesznie, powiem. Jest bardzo śmiesznie, to w sumie na Białorusi, co jest najlepsze w tym wszystkim. O, jaka kitraja. Może tutaj warto nocować. Co myślicie? Kiwnąć się tutaj? Najlepsze jest to, że nie jestem wcale dużo dalej od tego miejsca, gdzie byłem dzisiaj rano. Bo dzisiaj rano byłem na stacji benzynowej, która jest tam. Inna sprawa, że zdążyłem pojechać tam, potem gdzieś tam, wrócić się. No śmiesznie, w ogóle na Białorusi te odległości są bardzo małe. Na mapie wygląda ona na dużą, ale tu zbyt wiele po drodze nie ma. I te kilometry się pyka dosyć szybko, bo z drugiej strony, co to jest złapanie autostopa na 200 km? No a tu człowiek łapie autostopa na 200 km i przejeżdża pół Białorusi. Nie mam najwyraźniej farta do poranków na Białorusi. Bo jak nie policja, to obudził mnie zacinający deszcz. I w ogóle, jak widzicie, założyłem bluzę, jest dość chłodno. A że życie to sztuka podejmowania decyzji, to podjąłem decyzję, że uciekam na południe. Białoruś wcale nie jest super krajem do podróżowania stopem. Jest dość drogo i jest w ogóle, problemy są z żarciem. Znaczy, żeby zjeść nawet w jakimś barze, których, jak wspominałem, tych barów dużo nie ma, to trzeba wydać 30-40 zł i człowiek trochę zje. W sklepach, żeby sobie kupić jakąś bułkę z serem czy coś, to takich rzeczy w sklepach nie ma. W sklepach są chleb. No super, tylko co ja zrobię z bochenkiem chleba? Zdarzało mi się na diecie supermarketowej na wschodzie kupować jakąś bułkę z czymś, z serem na przykład. To jest super rozwiązanie. No niemniej, skoro czegoś takiego kupić nie mogę i nie mam przydrożnej kafe, no to jest problem. Inna sprawa, że ja jestem tak do przodu z tym jedziemy, stąd jedziemy. Jestem totalnie na jakiejś drodze donikąd i nawet nie mam do czego machać kciukiem. No bo droga wygląda tak, co przy standardzie białoruskich dróg, no rozumiecie, że to nie jest jakaś duża droga. Sprzęty, jakie jeżdżą, to jeżdżą takie. I to na dodatek za kilometr skręcają gdzieś na pole. Więc totalnie jestem w środku niczego. W sumie fajnie, w sumie super. Takiej Białorusi trochę szukałem. Takiej żadnej. No bo to jest taka śmieszna sprawa, że jestem w tym młodym wieku, kiedy wchodzi się w dorosłość. I tak jak wszyscy słyszeli o kryzysie wieku średniego, tak nie tak wiele osób, ale w sumie coraz więcej słyszało o kryzysie ćwierćwiecza, czyli właśnie tak mniej więcej 23-27 lat, czyli ja wchodzę właśnie w ten okres, kiedy człowiek kończy studia i musi wybrać jakiś sposób na dorosłe życie. Mało jest ludzi, którzy tak naprawdę mają jasno określony cel. Ja miałem jasno określony cel. Chciałbym podróżować i móc z tego żyć. I jak widać z YouTube'em to różnie wyszło. Bo nie zapowiada się póki co, żebym był w stanie z tego żyć. I z drugiej strony jakoś wcale tak super się od filmowej strony nie umiem realizować tymi podróżami. Bo no tak, bo wcale, powiem szczerze, jakieś robienie takich dokumentów czy coś, to jest trudniejsze niż się wydaje. Naprawdę. W podróży. I nie wiem, w sensie to jest moje zaproszenie was do dyskusji.
bo większość z was jest starsza ode mnie, więc już przez to przechodziła, macie jakieś doświadczenie. Generalnie pytanie brzmi, jak żyć? Jak żyć, panie prezydencie? Zmień pracę i weź kredyt, nie? Niektóre decyzje trzeba podejmować raz, a konkretnie. I tak się woziłem z tą decyzją, żeby rzucić już tą Białoruś. Tak się woziłem, no ale miałem niedorobiony tu jeszcze temat. Jeden. Ale doszedłem do wniosku, że pojechałem, chciałem spróbować coś nagrać. A tutaj funkcjonuje totalnie sowiecka mentalność. Nikt nie chce o niczym gadać, nikt nie chce w ogóle ze mną gadać. Więc ja się wkurzam na Białoruś oficjalnie i zwijam się na Ukrainę. Tak. Niemniej, gdybyście wy się nie wkurzyli na Białoruś, albo gdybyście chcieli mi pokazać, że Białoruś jednak jest super, no to przypominam, 10% zniżki na usługi pośrednictwa wizowego w TB Alces czekają. Więcej macie w opisie. A ja jadę na granicę. Mam jeszcze chyba z 200 km do granicy, więc to nie taki hop-siup. Ale już w poważaniu z tym jadę. Przede mną ostatni stop na Białorusi, bo jestem już 20 km od ukraińskiej granicy. Niemniej, właśnie podebrał mnie pastor, to przed Homelem, podebrał mnie pastor. Всем привет. Jak будет привет по пути? Cześć. Tak, cześć. Moja... cześć. O, to jest moja żynka. Ja też mogę popaść sюда? Cześć. Cześć. Nakarmili w ogóle wszystko, czy to, czy tamto. Kupili kwas chlebowy. Wywieźli hen za Homel, także mi 20 km do granicy zostało. I jeszcze na odchodnym dostałem od nich, jak to się nazywa? Ciasto wielkanocne, białoruskie, domowej roboty. Po prostu słów na to nie ma. Słów na to nie ma. Białorusini są przewspaniałymi ludźmi. A stopuje to się różnie, bo nie zawsze się zatrzymują. Ale jak już wspominałem, jak już się zatrzymają, to po prostu potok można. Zdraście, do granicy z wami można. Teraz się zarzucił rukzak tuda. Przede mną granica. Tutaj kolejka ciężarówek. I na tym kończy się moja białoruska autostopowa przygoda. Powiem, że po Białorusi stopem podróżowało się trochę inaczej niż podejrzewałem, że będzie się podróżowało. No chociażby dlatego, że nie ma dużego ruchu. To się łapie inaczej. Poza tym wcale tak jak w innych krajach byłego związku, tak chętnie nie chcą się zatrzymywać. Ale z drugiej strony, jak już się ktoś zatrzyma, to dużo, dużo, dużo szybciej praktycznie od razu nawiązuje się jakaś taka bliska relacja. Od razu kumple, przyjaciele, to tamto, chodź nakarmimy, chodź pokażemy, chodź opowiemy. I do zobaczenia za tydzień w jeszcze jednym filmie z Białorusi. Coś dziwko. Aha, czeka nas jeszcze jeden film z Białorusi.